Pole Tętni Dobrem od lat. Jest to ogólnopolski projekt ministra zdrowia, który realizuje w każdym mieście, każde miasto tętni dobrem. Taki jest zamysł, aby w zeszłą sobotę Katowice tętniły dobrem, w czerwcu już Zielona Góra. Tej niedzieli zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców zainteresowanych, bo Opole zatętni dobrem. Chcemy poprzez bieg promować ideę honorowego krwiodawstwa, aby zrzeszać ludzi, którzy chcą chętnie oddawać krew, którzy chcą pomagać w jakiś taki inny sposób. Przygotowaliśmy tam strefę biegacza, gdzie będzie można dowiedzieć się o idei honorowego krwiodawstwa, jak oddać krew, kto może oddać krew, ale będzie też możliwość oddania krwi, bo krwiobiór również będzie czekał na krwiodawców, nie na biegaczy, ale na kibiców, na osoby towarzyszące, więc chcemy, aby ten dzień upływał pod znakiem promocji idei honorowego krwiodawstwa oraz pod samym oddaniem krwi. No to teraz powiedzmy właśnie o samym przebiegu tej niedzielnej akcji. O 10:00 planujemy otwarcie biura zawodów, aby wręczyć, zarejestrować już uczestników, którzy już są zapisani. Wydajemy tam numery startowe, jest to część organizacyjna. Koło 10:20 do 10:30 uroczyste otwarcie biegu przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Później sam bieg, który ma dystans 4,5 km. To 4,5 km nawiązuje do ilości oddanej krwi jednorazowo, czyli wiemy wszyscy, że jednorazowo możemy oddać 450 ml krwi. Po biegu przygotowaliśmy również, tak jak wspominałam, strefę biegacza, strefę honorowego krwiodawcy, jakiś drobny poczęstunek. Myślę, że będzie to doskonała okazja i fajnie spędzony czas. No to teraz jeszcze przenieśmy się w to miejsce, gdzie będzie, jak będzie wyglądała trasa biegu, gdzie będzie się wszystko odbywało. Wszystko odbywa się wokół jeziora Malina. Jest to spokojne miejsce, gdzie nikt nas nie będzie niepokoił. Będzie też punkt Polskiego Czerwonego Krzyża, który tam będzie pokazywał pierwszą pomoc, instrukcję pierwszej pomocy. Więc wokół jeziora Malina biegamy, tam się spotykamy. Jest to przyjemne miejsce. Będą przygotowane dwa kółka wokół jeziora Malina, gdzie jest to około 4,5 km. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy medale, drobne upominki, puchary, koszulki, gadżety, więc każdy znajdzie coś dla siebie.